Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie, to będzie taki krótki film dla tych ludzi, którym, którym słabo chodzi internet, którzy mają wysokie pingi, jak coś tam gdzieś wysyłają czy ściągają i tak dalej, i tak dalej. Otóż moi drodzy, najpierw żeby urzekła was moja historia, to może ją opowiem. To będzie króciutko, mianowicie mam internet z Neti, jest to typowe łącze, które oferuje ściąganie na poziomie, oferowało, na poziomie tam powiedzmy 11-12 megabitów i wysyłanie na poziomie 1, 1,1 coś takiego megabita. Czyli no nędza, ale bywają i gorsze internety, natomiast no... W takiej pozycji, jaką ja mam, czyli takiego, powiedzmy, youtubera, w połączeniu z jakimiś tam streamami, jest to masakra. Umówmy się. Yy, I teraz tak. Od bardzo dawna jęczałem w tych kurcze filmikach, że jeżeli wysyłam coś, to praktycznie mam unieruchomiony komputer, jeżeli chodzi o internet, ponieważ wysyłając pewne materiały, uniemożliwiam sobie zarówno przeglądanie stron komfortowe, jak i na przykład wysłanie czegoś innego. Ba. Nawet jak wysyłałem materiały, to nie mogłem na przykład uruchomić gry ze Steama, ponieważ nie chciało mi się połączyć z tym Steamem. E, także absolutna tragedia. I w końcu 5 dni temu napisał do mnie kolega e, Meko. Tak jest, kolega Meko i polecił mi pewną rzecz. To się nazywa CFOS, nie wiem jak to się wymawia, Cefos software e, i programi się nazywa Cefos Speed. Słuchajcie, zawsze jak słyszę, że jakiś programik ma mi przyspieszyć coś albo coś, to normalnie już staje okoniem od razu, jak coś takiego słyszę. No ale kolega tam napisał, że tutaj sprawdził, że nic nie będę musiał konfigurować i tak dalej, i to zadziała. Do tej pory było tak, że Netia ja razem tutaj z sąsiadem mamy taki sam internet, obniżyła nam po prostu te wartości. No, umowa to u umożliwia, bo to mamy prędkości do na przykład 20 megabitów, więc mogą sobie obniżyć, kurczę, na ile chcą praktycznie i obniżyli nam do 7, mamy teraz ściąganie 7 megabitów, a wysyłanie mieliśmy, kurczę, 1,1, a mamy teraz 700 kilobitów. No i co? Yy, sąsiad tam aż tak mocno nie narzeka, natomiast no, dla mnie jest tragedia. No, nie mogę streamować w takiej jakości jak kiedyś, chociaż kiedyś była jakość też słaba, ale teraz jest jeszcze słabsza. Yy, no i żeby na przykład wiedź, z Wiedźmina kawałek albo z yy, War bo te dwie gry akurat najwięcej zajmują te filmy mi yy, z tych dwóch gier, no to muszę na całą noc zostawić komputer... No, całą noc to może przesadziłem, no, ponieważ kładę się spać powiedzmy o godzinie, tam nie wiem, e, pierwszej w nocy. No i rano, jak wstaje, wstaje codziennie mniej więcej o godzinie 8, więc o 8 sobie wstaje i zazwyczaj jest wysłany, nie? Ten jeden film, zaznaczam, jeden film, on potrafi zająć 1,8 giga, 1,5 giga i tak dalej, i tak dalej. Bo jak robię mniejszy bitrate, to wtedy od razu mówicie, że wygląda beznadziejnie. E, no i cóż. Jeżeli w nocy coś się stanie i się nie wyślę, no to wtedy dupa, nie ma filmu. I efekt jest taki, że na moim drugim kanale, Halak Pogrywa, filmy są zamiast codziennie jeden albo codziennie dwa, to są kurczę, nie wiem, raz yy, co drugi dzień jest film, raz co trzeci dzień jest film i tak dalej, i tak dalej. No więc postanowiłem sprawdzić, co toż ten kolega wysłał, i jakieś dwa dni temu ściągnąłem sobie ten programik. Najpierw 30-dniowa jest wersja, niczym nieograniczona chyba. Yy, taka testowa, on kosztuje jakieś grosze. No i słuchajcie, no, to jest absolutna masakra, no, naprawdę, więc teraz już koledze Meko bardzo, ale to bardzo i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za polecenie mi właśnie tego czegoś. Otóż moi drodzy, no, rewelacja, rewelacja po prostu. Yy, dla Was to oznacza, że na moim dodatkowym kanale. Będą po prostu codziennie filmy, albo czasami nawet się dwa filmy dziennie zdarzą. A wiecie dlaczego? Bo mogę teraz normalnie wysyłać i równocześnie internet przeglądać, ale nie to jest jeszcze najlepsze. Słuchajcie, nie wiem jak ten programik to robi. Na przykład, ja w tym momencie wysyłam, jak widzicie, tutaj yy, jest wysyłanie to jest chyba ta krecha niebieska, bo on się tutaj mi zainstalował. I teraz, jeżeli wezmę jakieś tam moje. Hmm, hmm, hmm. jakiś mój film, taki, który dużo zajmuje, to na przykład będzie to nie ma mowy, żeby ta strona się tak wczytała normalnie i do tego zobaczcie, to Środek jest to. filmu no co to kurczę jest latawca wypuszczają z GoPro Kurde. jak widzicie wszystko chodzi Dobra, bez problemu i od tej pory, o, zobaczcie co się stało, Ten mój, to moje yy, ściąganie podskoczyło, lekko zaburzone jest tylko wysyłanie. Ale najlepsze jest to, że wysyłając, uploadując film na YouTube mogę nawet grać. Do tej pory absolutnie było to wykluczone. Yy, co więcej, obniżyły mi się na streamie yy, pingi, wczoraj zrobiliśmy mecz. Na tym hitboxie, nie wiem, graliśmy w plutonach, tam wybierałem wśród was i zagraliśmy chyba tych meczy z 10. No i słuchajcie, no miałem ping na poziomie, kurczę, nie wiem, od 80 do 120. A normalnie bez tego programiku, jeżeli streamuję równocześnie i. Gram, no to w Wortanderze się da, bo ta gra pod tym względem jest dużo lepiej zrobiona niż WoT, Natomiast w WoCie się absolutnie nie dało, ponieważ miałem pingi powiedzmy od 150 do 500, prawda? Także tutaj pod tym. Podam Wam link do tej strony. Jeżeli ktoś z Was, dlatego robię ten film w sumie, jeżeli ktoś z Was uploaduje jakieś rzeczy i przez ten czas nic nie może robić, nie może sobie pograć, nie może nic to spokojnie możecie sobie to zainstalować za darmo na te 30 dni i po prostu spróbujcie. Jeżeli chodzi o konfigurację, ja nie robiłem nic, absolutnie nic. Po prostu program zainstalowałem i działa. Słuchajcie, tu się taki dynks tylko mi pojawił, tu jakieś są opcje jeszcze, że na przykład mogę modelowanie ruchu, mogę. Pierwszeństwo dla pasma mam ustawione. Mogę zrobić pierwszeństwo dla czasu pingu. Może jakbym to ustawił, to jeszcze lepiej będzie. E, tego nie wiem. W każdym razie, link macie pod tym filmem. Program u mnie przynajmniej działa. Po prostu w tym momencie uploaduję, tak jak mówiłem, film i spokojnie mogę wszystko robić. Mogę wam nawet World of Tanks teraz odpalić i po prostu sobie zagrać, czy War Thunder, czy jakąkolwiek inną grę. Normalnie było tak, że jak zacząłem. Nieraz wysyłać i film mi się uploadował, to nie mogłem nawet Wiedźmina odpalić, bo się nie chciał mi ze Steamem połączyć. Musiałem w offline robić coś tam i jakieś cuda na kiju. Dobra, to jest koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że przynajmniej nie wiem, chociaż kilku osobom, które miały problemy, się to przyda. A na razie żegnam się z wami, moi drodzy, i do usłyszenia.